Witam Państwa, Szczęść Boże. Wielki Tydzień to okres o największym znaczeniu dla ludzkości. W wielkim tygodniu Jezus Chrystus umiera i z martwych wstaje. W tradycji chrześcijańskiej pojawiły się różne poglądy na temat naszego stosunku do tajemnic wiary. Na początku, jeszcze w starożytności, Tertullian mówił credo quia absurdum, a więc wierzę, bo to absurd. Ale na szczęście ten pogląd nie zwyciężył. Natomiast zwyciężył pogląd wyrażony lapidarnie przez Anzelma, świętego Anzelma z Canterbury. Credo ut intelligam, wierzę, aby zrozumieć. Dzisiaj niestety dominuje jeszcze jedna nowa postawa. Credo ut non intelligam. Wierzę, aby nie rozumieć, a więc by nie podejmować tego wysiłku i nie rozumieć w to, co wierzę. Dlatego nawiązując do tej wielkiej, wspaniałej tradycji, która respektowała to, że człowiek posiada rozum i tym różni się od innych stworzeń, że może myśleć i rozumieć. Spróbujmy podążyć drogą, jaką wytyczył święty Tomasz Zakwinu. On właśnie podjął ten temat, temat męki, śmierci i zmartwychwstania. W Twoim znakomitym i niezwykle głębokim dziele Suma Teologii zapytał, czy to miało znaczenie i jakie miało znaczenie, żeby Chrystus cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Bo byli tacy, którzy uważali, że wystarczało samo cierpienie Chrystusa, ale Tomasz przytacza wówczas słowa Świętego Łukasza, który zdecydowanie mówi, że konieczne było, aby Chrystus nie tylko cierpiał, ale i z martwych wstał. Jest pięć powodów, mówi Tomasz, dla których potrzebne było, aby Chrystus nie tylko cierpiał, ale również z martwych wstał. Po pierwsze, dla pochwały boskiej sprawiedliwości Sprawiedliwość ta wywyższa tych, którzy dla Boga gotowi są całkowicie się upokorzyć. A Chrystus upokorzył się aż po śmierć na krzyżu. Drugi powód, zmartwychwstanie uczy nas wiary, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa potwierdza, że jest Bogiem, a samo cierpienie jeszcze tego nie potwierdza. Po trzecie, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa wzrasta nasza. Nadzieja, że i my kiedyś z wstaniemy, skoro Chrystus nasz Pan z wstał. Dalej dzięki temu, że Chrystus z wstał, można ustalić porządek życia wśród wierzących, bo jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca, tak żebyśmy i my chodzili w nowości życia. I po piąte, by dopełnić dzieło zbawienia. Przecież Chrystus cierpiał i umarł za sprawą zła. Cierpiał po to, by nas od zła wyzwolić, ale z martwych wstał po to, by nas skierować ku dobru. Widzimy, że są to racje i powody wcale niewymyślone, tylko bardzo trafne, bardzo konkretne. I te powody pomagają nam głębiej wierzyć w te tajemnice, które... W jaki sposób zostały nam przybliżone przez tę myśl i refleksję świętego Tomasza Zachwinu. Warto tu podkreślić ten moment, który również Tomasz eksponuje, że śmierć na krzyżu była w tamtych realiach cywilizacji rzymskiej była największym upokorzeniem, humilacją. A więc nie tylko to, że Pan Jezus umarł na krzyżu, ale właśnie na krzyżu jako znaku Czegoś, co w tamtej kulturze, w tamtej cywilizacji było znakiem największego upokorzenia, w tym momencie, tutaj, w perspektywie chrześcijańskiej, stało się znakiem największego wywyższenia. I dlatego my, przeżywając dzięki wspaniałej tradycji i liturgii, oprawie liturgicznej, Wielki Tydzień, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, to wszystko musi dla nas być wypełnione nie tylko tradycją, ale również głęboką wiarą, którą staramy się pogłębić dzięki rozumieniu, dzięki tej myśli, jaką przekazał nam święty Tomasz Zakwinu. Na święta zmartwychwstania Pańskiego Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim ojcom i siostrom zakonnym, którzy. Pracują dla tak wspaniałego dzieła i całej rodzinie Radia Maryja w Polsce i za granicą. Szczęść Boże!